Rzepka Marek, jestem właścicielem stadniny Klikowa Arabians, która w tej chwili ma już 7-letnią tradycję koni arabskich. W naszej stadninie w tej chwili mamy ponad 50 koni. Wyhodowaliśmy na przeciągu tych kilku lat ponad 100 koni arabskich. Część z tych koni znalazło swoje miejsce zarówno u hodowców krajowych, jak i zagranicznych. W tym roku na tegorocznych dożynkach gminy Tarnów będziemy chcieli zaprezentować 4 nasze konie, które mają znaczące sukcesy na pokazach krajowych, jak i zagranicznych. Tu przy mnie stoi klacz 5-letnia Efora, która w 2022 roku została na pokazie w Pradze, na pokazie, gdzie były wybierane najlepsze konie w Europie, zdobyła tytuł złotej medalistki Europy. Jest to klacz, którą praktycznie szczycimy się. Było wiele ofert na zakup tej klaczy, ale ta klacz naprawdę jest bardzo piękna, jest klaczą przyszłościową i na pewno zostanie na długie lata w naszej stadninie. Na dożynkach będziemy chcieli zaprezentować cztery nasze konie i myślę, że pokażemy cały przekrój mniej więcej poszczególnych linii hodowlanych w naszej stadninie. Pokaz naszych koni będzie bezpośrednio po godzinie 19 przed występem Zenka Martyniuka. Myślę, że wtedy znaczna ilość Tarnowian, mieszkańców gminy Tarnów będzie miało oprócz tych wspaniałych występów zobaczyć również nasze konie arabskie. W ogóle konie arabskie, które były w Tarnowie przed wojną, naprawdę robiły wspaniałą promocję dla samego miasta Tarnowa. Powrót koni arabskich do Tarnowa parę lat temu, gdzie ja rozpocząłem hodowlę, wzbudził dużą sensację w Tarnowie. W tej chwili nasza stadnina jest już stadniną uznaną w Polsce, w Europie i na świecie. Liczne wizyty hodowców z całego świata, myślę, świadczą o tym, że nasza stadnina staje się naprawdę stadniną koni arabskich bardzo znaczącą nie tylko w Europie, ale i na świecie.